Dobry wieczór, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze na żywo dedykowanym zmianom. Dajcie proszę znać, jeśli jesteście na żywo. Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, co się dzieje w życiu dziecka, kiedy przychodzą zmiany, czyli wtedy, kiedy czeka Was jakaś przeprowadzka, ale także wtedy, kiedy macie mniejsze, drobniejsze zmiany w swoim życiu. To jest taki webinar, na który zapraszamy Was bardzo serdecznie z wydawnictwem Trefl, dlatego że wyszła niedawno książka, którą będziecie oglądać ze mną przez cały dzisiejszy webinar, ale którą też będę Wam pokazywała w trakcie, przeprowadzka i inne zwroty akcji. I właśnie z tej okazji postanowiłyśmy sobie razem z bardzo fajnym teamem wydawnictwa Trefl, że porozmawiamy z Wami na żywo na temat tego, jak wspierać Wasze dzieci w ogóle w trakcie zmian. Z takich spraw organizacyjnych, jak skończymy ten webinar, to pod poprzednim postem powiem Wam, do kogo dokładnie polecam 3 z tych książek. Słuchajcie, tylko poprosiłabym Was o taką informację, czy wszystko Wam technicznie działa, czyli czy wszystko widać, słychać, zwłaszcza na Instagramie jestem ciekawa, czy widać i słychać. Dajcie znać. Wszystko widzicie, słyszycie. Ja na YouTubie i na Facebooku mogę mieć mały pocisk czasowy w stosunku do tego, co mówię. Tu dajecie znać, że wszystko ok, super, to mnie bardzo cieszy. I tutaj też dajecie znać, że na Facebooku wszystko słychać i widać. Dobra. Słuchajcie, to ja sobie chyba zacznę od tego, żeby Wam powiedzieć, jak konstruowałyśmy tą książkę, czyli jakie zmiany tutaj w tej książce są i dlaczego właśnie takie. Bo tak sobie myślę o tym, że jak podchodzimy do tematu zmiany, to pierwszą rzeczą, którą ludzie mówią, to jest to, że zmiana to jest tak naprawdę coś takiego, co dotyczy przeprowadzki, że zmiana to jest na przykład, jak rozwodzą się rodzice, że zmianą może być na przykład zmiana miejsca, do którego chodzi dziecko, czyli na przykład przedszkola, szkoły. Jasne, zgadzam się, to są zmiany. Dlatego jak ta książka powstawała i rozmawiałyśmy o tym, jakie zmiany powinny się w niej pojawić, to tutaj rzeczywiście, jak sobie popatrzycie w spis treści, znajdziecie przeprowadzkę, znajdziecie pierwszy dzień w przedszkolu, będzie też wspominki z posiadania młodszego rodzeństwa, więc jakby te 3 takie zmiany duże z życia dziecka, które się wielu dzieciom zdarzają, czyli są w miarę powszechne, one rzeczywiście w tej książce są. Ale słuchajcie, zmiana tak naprawdę z definicji to będzie każda sytuacja w życiu waszego dziecka, która wymaga przeorganizowania, czyli taka, która wymaga być może poradzenia sobie z emocjami, które się pojawiły, być może przedefiniowania tego, co to w ogóle znaczy trochę ze swojej tożsamości, na przykład być żłobkowiczem, przedszkolakiem, uczniem. To może być, słuchajcie, też taka zmiana, która zadziewa się pozytywnie, to znaczy czeka coś ekscytującego wasze dziecko i to jest dla niego coś nowego i to też będzie zmiana. Tak? Czyli zmiany to nie są, słuchajcie, tylko takie sytuacje, w których wasze dzieci będą jakoś bardzo mocno oderwane od takiego swojego codziennego życia. Ale też, słuchajcie, pewnym wyzwaniem dla waszych dzieci może być wszystko to, co jest po prostu dla nich nowym doświadczeniem. Dlatego nowym doświadczeniem może być coś takiego, że pokłócę się z przyjacielem, albo nowym doświadczeniem może być coś takiego, że jadę na wakacje. Słuchajcie, zaczął się w ogóle ten sezon wakacyjny, więc sobie myślę, że to jest dobra okazja, żeby to w ogóle o tym wspomnieć, że wakacje nie zawsze wyglądają tak, jak my sobie je wyobrazimy. Czyli jak nam sprzedają biura podróży ideę wakacji z dziećmi, to ta idea wakacji z dziećmi to jest taka, że wszyscy się cieszą, że jak zabieramy dzieci w miejsce, gdzie jest dużo atrakcji dla dzieci, to one z tego korzystają, tak? I tak może być. Nie zabieram wam tego, pewnie są takie dzieci. Ale myślę sobie też o tym, że są takie dzieci, które jadą na te wakacje do miejsca, gdzie jest super atrakcyjnie, gdzie są bańki mydlane, dmuchawce, tak? Nie wiem, jest jezioro, w którym można łowić ryby, pływać, robić super ciekawe rzeczy i one na przykład nie chcą tam chodzić. Albo na przykład jadą tam i narzekają całą drogę, że jadą. Tak? Macie takie dzieci? Doświadczyliście jakichś takich wakacji, kiedy naprawdę mieliście 1500 planów z dziećmi, a po przyjeździe się okazało, że one najbardziej na świecie tęsknią za domem? Tak? To jest, wiecie, tęsknota to jest jeden z tych obszarów. Ale na przykład czasami się zdarza tak, że ktoś mówi, dobra, tęsknię, to znaczy nie opowiada o tym, że tam w domu ma łóżko, że nie wiem, że zostały nasze koty w domu, ale je tylko suchą bułkę.
nic więcej, sucha bułka. Pojechaliśmy do Włoch, tu jest mnóstwo ciekawego, fajnego jedzenia, a on po prostu mi suchy makaron i koniec. Tak? Znacie takie wakacje z dziećmi? Słuchajcie, to dlatego właśnie, że nie zawsze jest tak, że zmiana, którą po pierwsze dorośli, ale też plan, coś nowego, jakaś inicjatywa, która dla dorosłych wydawała się super gestem w stronę dziecka i jest robiona w stronę dziecka, będzie jednocześnie czymś, co dla dziecka w tym momencie będzie taką super historią, w którą ona z dużą ciekawością albo z dużym entuzjazmem wejdzie. Tak? Dlatego dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie trochę porozmawiali po pierwsze o tym, jak macie, czyli jak wasze dzieci znoszą w ogóle zmiany, co dla nich jest trudne, a co dla nich jest paradoksalnie łatwe. Żebyśmy sobie w ogóle zestawili, jak to jest i czy jest w ogóle jakiś taki stały katalog rzeczy trudnych w życiu waszych dzieci, a potem sobie porozmawiamy, słuchajcie, trochę o tym, jak możemy po pierwsze mówić o tym, co się zmienia, po drugie, co możemy robić w trakcie, żeby to było trochę prostsze, czyli co możemy zrobić, jak już ktoś przeżywa jakąś trudność. Chciałabym też, jeśli gdzieś się zapomnę, to mi przypomnijcie, powiedzieć wam o takiej sytuacji, w której wasze dzieci wcale nie przeszły zmiany, albo nie daje się po nich poznać, że przeszły. I na końcu, co możemy zrobić, jeśli już spotkało nas kombo tych zmian, tak? Jak prosiłam was, żebyście wypisali mi te sytuacje, które są zmianami dla waszych dzieci, to tam jest całe spektrum, to znaczy jest trochę z tych takich typowych przeprowadzka, przedszkole, wyjazd przyjaciela też się pojawił, a jest trochę takich codziennych, na przykład takich, że mieliśmy jechać na wycieczkę, zepsuł się samochód, nie jedziemy. Okej, zmiana planów. Ktoś was napisał, że dziecko na przykład będąc na wyjeździe u swojej rodziny, przestało chcieć się kąpać w wannie i odmawia wam tego do dziś. Tak też się może zdarzyć. Trochę rzadziej się zdarza w takim właśnie wymiarze, ale pewnie może się zdarzyć. Pewnie, że tak. Dobra, więc słuchajcie, chciałabym teraz zadać wam takie pytanie. Jaka zmiana w życiu waszego dziecka miała być trudna, okazała się łatwa? Jak wy macie? Czy jest coś takiego, do czego się przygotowaliście, uzbroiliście po zęby, dużo o tym rozmawialiście na przykład, albo próbowaliście, tak? Zakładaliście, że to będzie coś bardzo trudnego, a przyszło co do czego i okazuje się, że nie. Ewa pisze na Facebooku, żłobek na przedszkole. Dobra, czyli to poszło gładko. Rozpoczęcie przedszkola, pisze Ola. Okej, pewnie, dobra. Co jeszcze, słuchajcie, z waszego doświadczenia miało być trudną zmianą, dużą zmianą, a nie było? Tutaj Paulina pisze, pierwsza wizyta u dentysty. Okej. Nowe rodzeństwo dla 2,5-latka i mój pobyt w szpitalu. Tak, słuchajcie, to w ogóle mega często słyszę, że zbroimy się po zęby, zakładamy, że tam będzie bardzo trudno, bardzo dużo wyzwań, a się okazuje, że ktoś na przykład w trakcie dobrze się bawił i dwa razy zapytał o was. Tak? Fajne doświadczenie. Fajnie jest doświadczyć, słuchajcie, takiego, ja to nazywam trochę spuszczenia powietrza z balonu, że myśmy się nastawili, zatrzymaliśmy oddech, a tu się okazuje, można puścić. Można puścić, bo jest lepiej niż zakładaliśmy. Tutaj piszecie też na Facebooku, że wizyty u lekarza, wyjazd do dziadków na tydzień. Tak, bez problemu spanie w nowym miejscu i jedzenie. Okej, tak też może być, pewnie. Wizyty u dentysty. Rano, jak mnie to cieszy, słuchajcie, że wasze dzieciaki mają takie pozytywne doświadczenia z dentystą. Dobra. Okej, a w drugą stronę, co wydawało wam się, że będzie stosunkowo łatwą zmianą, a okazało się być piramidalnie trudną w stosunku do tego, czego się spodziewaliście? Tutaj piszecie na Instagramie, zostawanie zmianią beze mnie w zasięgu wzroku. Dobra. To jeszcze potrzebowałabym informacji, czy jesteś dalej mamą w USA w tym temacie, że to miało być trudne, okazało się łatwe, czy właśnie miało być łatwe, okazało się trudne. Ania tutaj pisze w międzyczasie, że mam wrażenie, że z wiekiem przychodzi ta trudność. Okej. Okay. Ja właśnie chyba częściej słyszę w drugą stronę, to znaczy, że ktoś właśnie mówi, że im starsze ma dziecko, tym bardziej się zaskakuje tym, jak ono bardzo robi się inne, reaguje inaczej niż reagowało rok, dwa wcześniej, tak? Okej, okay, to było, zmiana była do tego, że miało być trudne, a było łatwe, super, okej? Okay.
Piszecie, że odblokowanie się na WC miało być łatwe, a było trudne, dobra. Nowe łóżko pół roku i dalej wspomina stare łóżeczko. Okej, dobra. Coś jeszcze przychodzi wam do głowy? Pojawiła się właśnie taka sytuacja chyba w jednym z komentarzy przed dzisiejszym webinarem, że ktoś rzeczywiście pisał, że spodziewał się, że przeprowadzka będzie bardzo trudna. Okazało się, że to wyjazd z przyjaciółki był, przyjaciółki czy przyjaciela był zdecydowanie trudniejszy. Odpieruchowanie było trudne i regresy, które długo się ciągną. Wizyty u lekarzy były bardzo przyjemne, nagle zrobiły się bardzo przykre. Okej. Dobra. Dobra. Słuchajcie, chciałabym, żebyście sobie wykasowali w ogóle z głowy taką ocenę i pojęcie jakiejś zmiany poważnej i niepoważnej, tak? Czyli takiej zmiany, która poważna nam się kojarzy, zobaczcie, ile przekonań tam wchodzi, poważna nam się kojarzy z taką, do której musimy bardzo dużo gadać, musimy dużo, dużo się przygotowywać, dużo opowiadać, ale też, że ona może być jakaś taka bardziej warta uwagi, czy warta poświęcenia jej czasu, tak? A z kolei takie zmiany drobne i znowu zobaczcie z naszej perspektywy dorosłej, że one generalnie tego nie potrzebują, nie wymagają. To sprawiło, słuchajcie, że jak niektóre osoby, które trzymały książkę pierwszy raz albo w ogóle widziały spis treści, powiedziały mi, o rany, ja to się naprawdę zaskoczyłam czy zaskoczyłem, że tu jest na przykład zniszczona zabawka. No bo co to jest za problem mieć zniszczoną zabawkę, jak dzieci mają mnóstwo różnych zabawek? Tak? Patrzcie, że to jest tylko ocenianie takim naszym dorosłym okiem tego, co dla dziecka może być trudne. A one mogą mieć zupełnie inaczej niż my. Po pierwsze dlatego, że słuchajcie, skala tego, co doświadczyły, jest zdecydowanie mniejsza, czyli to, że wy wiecie, że zabawka, no nie wiem, na przykład koc, tak? Czy nie wiem, jakieś autko, które się zgubiło, że to jest coś takiego, co czasami można odkupić, ale też no, można sobie wziąć inny kocyk, inne autko i właściwości jakby fizyczne przedmiotu są te same, ale dla dziecka to się stało na przykład czymś ważnym. Albo nawet nie było takie ważne, kiedy dziecko się tym bawiło, ale sama strata sama w sobie okazała się być jakimś wyzwaniem. My w ogóle mamy tendencję czasami do tego, żeby oceniać, czy coś jest powodem do złości, powodem do płaczu. Niesamowicie utrudnia to w ogóle wejście w kontakt z dzieckiem, które chcemy wspierać w tych zmianach, bo my już na wstępie zakładamy, że to jest coś, co może nie wymagać w ogóle naszego wspierania, więc po co o tym w ogóle gadać? Tak? Albo w drugą stronę, zaczynamy tak dużo o tym gadać, że to urasta do rangi dużego wydarzenia, które w głowie dziecka rośnie, po prostu rośnie w miarę jak ono rośnie, to staje się coraz bardziej rozbudowane o takie wątki, że właśnie nie wiem, pojadę na ten obóz i nikt mnie nie będzie tam lubił. A gdyby o tym na przykład pogadać wtedy nieco mniej, albo popatrzeć, reagować na to, co nam mówi mowa ciała dziecka, jak wjeżdżamy na ten temat, to by się okazało, że porozmawialibyśmy o tym raz czy dwa i byśmy to w ogóle zaparkowali. Zostawilibyśmy to kompletnie. Tak? Także wiecie, nie ma zmian co do zasady dużych i małych. Duże i małe, one są według naszego doświadczenia, według naszego spojrzenia i według naszej świadomości konsekwencji. Natomiast dla dziecka i z jego perspektywy może być tak, że w danym momencie nie będzie nawet takiego, takiego zróżnicowania albo coś się ułoży zupełnie inaczej. Tak mi przyszedł do głowy jeszcze taki przykład na to z popkultury. Nie wiem, czy kojarzycie ten taki film, który leci zazwyczaj przed świętami, to właśnie Miłość. Love Actually. Kojarzycie ten film? Jak sobie kojarzycie ten film, to tam jest taki wątek, dokładnie taki, że umiera mama bohatera, jednego z bohaterów, tego chłopca i on przeprowadza rozmowę z ojczymem, bo wydawał się taki bardzo w depresji, bardzo dobity i się okazuje, że on się martwi, ale martwi się tym, że nie chce go teraz jakaś koleżanka, która mu się podoba. I to jest bardzo trafne, słuchajcie, scenarzyści to bardzo trafnie ujęli, bo rzeczywiście może być tak, że dziecko w tym momencie będzie bardziej zaabsorbowane na przykład tym, że się pokłóciło z kimś, kto jest mu bliski w klasie, albo że ktoś nie bierze go, nie zaprasza go na jakieś urodziny, czy na przykład właśnie zupełnie inną kwestią, a okazuje się za chwilę, że przez to jakby uwaga jest bardzo mocno sfokusowana na tym, co się dzieje w tej klasie i ona trochę nie jest jakby skierowana na to,
że teraz na przykład ktoś choruje. Tak? Może się tak zdarzyć. Może tak być. Dobra, słuchajcie, to takie pierwsze pytanie, które zazwyczaj dostaję w temacie zmian, to jest kiedy w ogóle o zmianach mówić? Jak wcześniej zacząć mówić? Czyli w ogóle taki aspekt podstawowy jak kiedy? Trochę jest tak, że to zależy od waszego doświadczenia z dziećmi. To znaczy są takie dzieci, które bardzo potrzebują wiedzieć wcześniej. One bardzo potrzebują wiedzieć wcześniej. Jak powiecie im 3 dni przed wyjazdem, że wyjeżdżacie na weekend do babci, bo przyszło wam to do głowy, to one będą przez te 3 dni układały się z tym, że wyjedziecie i to im pomoże. Pojedziecie się na przykład, wiecie co, chodźmy dzisiaj, jedziemy do babci, to dla nich ta zmiana jest za szybko, to przychodzi za szybko, tak? Natomiast są takie dzieci, które jak im powiecie 2 tygodnie przed przeprowadzką, że się przeprowadzacie, to one mają 2 tygodnie wyjęte z życiorysu. Jeśli macie takie doświadczenie, a zazwyczaj macie, bo tego się nie da inaczej wypróbować niż trochę metodą prób i błędów, czyli tym, że wy przy jakichś mniejszych zmianach być może, właśnie jakichś wyjazdach, właśnie jakichś zmianie planów, tak? Próbowaliście robić różnie, czyli raz mówić wcześniej, raz mówić trochę później, widzicie, co działa waszym dzieciom, to możecie tę wiedzę zabrać ze sobą w następne wasze doświadczenia. Ja mam takie poczucie, że kilka dni, jeśli chodzi o taką rzecz, jak na przykład, nie wiem, jakiś wyjazd, tak? Wizytę jakiegoś gościa, być może właśnie perspektywę uśpienia jakiegoś zwierzaka, to kilka dni na to, żeby to wspomnieć, że to przychodzi, tak? Żeby dać może okazję dziecku zareagować na to jakoś, w jakiś sposób, że to jest najczęściej wystarczające. Ale jak ma być przeprowadzka, a jeszcze z tą przeprowadzką, na przykład zmiana przedszkola albo pojawienie się rodzeństwa, no to oczywistym by było dla mnie, że takie powiedzenie na 3 dni przed to może być za krótko. Tak? Za krótko chociażby na to, żeby wasze dzieci mogły się dobrze zastanowić, jak mi właściwie jest z tym, co się dzieje, ale też zadać wam kilka dodatkowych pytań, na przykład czy łóżko ze mną jedzie, czy dajmy na to, dalej będę mieć niebieski pokój, czy będę mieć jakiś inny pokój, czy jeśli pieska nie będzie, to weźmiemy nowego pieska, tak? Czy już tam się mogą pojawić dodatkowe pytania, na które fajnie, gdyby pojawił się czas. Jeśli ten czas będzie, to będzie łatwiej dziecku wam to zasygnalizować. Daje wam to też taką trochę możliwość obserwacji, poprzyglądania się trochę temu, jak wasze dziecko reaguje. Dlatego, że nie wszystkie dzieci, słuchajcie, będą mówić o tym, że im trudno. Są takie dzieci, które nie będą mówiły o tym wprost, albo nie będą potrafiły powiedzieć, to jest dlatego, że urodziło się 4 tygodnie temu nowe dziecko. Zwłaszcza tak się dzieje, powiedziałabym, po porodzie, że ogromnie często jest coś takiego, że właśnie początek jest super łatwy i że niektórzy weszliśmy, zwłaszcza przy takiej 2-3 dni różnicy wieku, mało był zafascynowany, albo był nawet niezainteresowany, tak? I wszystko wydawało się być okej. Okay. A tu nagle na przykład po miesiącu, półtorej zdarzyło się tak, że teraz mamy cały czas czyjąś złość, albo ktoś jest bardzo taki przyklejony, przylepiony, bardzo potrzebujący. I my sobie czasami nie pozwalamy wtedy na to, żeby skojarzyć te fakty, bo myślimy sobie, to było przecież dawno, a poza tym reakcja to była wtedy, a teraz to jest pewnie coś innego, tak? I tutaj ciekawe co. Natomiast może być tak, trochę też ewolucyjnie, że w momentach najbardziej stresowych dzieci nie bujają łodzią za bardzo. Mnie pasuje ta metafora bujania łodzią, no bo jednak jest tak, że jeśli mówię o tym, że mi trudno, jeżeli mówię rodzicom, zabierzcie go, tak, to dzieje się coś w naszej rodzinie i kiedy rodzicom jest trudno, to może być tak, że wasze dzieci współpracują z wami w tym zakresie, że one po prostu w tym momencie nie dadzą tego poznać po sobie. Ale jak trochę opadnie napięcie, jak się trochę przyzwyczajimy do tego, że ten maluch już tu jest, jak trochę odkryjemy w ogóle ten stan i się okaże, że na przykład maluch płacze, albo kurczę, naprawdę często jest przy mamie, no to może się okazać, że w tym właśnie momencie zaczyna się dużo takich zachowań, które pokazują, ej, trudno mi. Tak? Także po pierwsze reakcja na zmianę nie musi być od razu, może być też po jakimś czasie. Jeśli to jest bardzo duża zmiana, to nawet ona może być, powiedziałabym, po 2-3 miesiącach i to dalej byśmy mogli sobie z tym wiązać. Zwłaszcza jeśli chodzi o posiadanie rodzeństwa, bo tam w szczególności zakładamy, że ktoś potrzebuje, rodzina potrzebuje generalnie
przynajmniej tego roku, żeby wejść na swoje nowe role. A jeśli ktoś wcześniej nie był rodzeństwem i teraz jest rodzeństwem, no to jemu doszła zupełnie nowa rola siostry lub brata i też niemowlak się tak dynamicznie zmienia, że nie sposób w zasadzie przewidzieć, co tutaj będzie się działo za chwilę. Tak? Bo jak ktoś był przyzwyczajony i jakby oswoił sobie sytuację, że brat, siostra to jest taki leżący kapaczek, który się patrzy dookoła i niewiele zabiera, a za chwilę ten ktoś staje się raczkujący i jednak się gdzieś przesuwa i na przykład z tego tytułu rodzice muszą bardziej przypilnować tego, gdzie on idzie, to jest dramatycznie inny setting niż jeszcze 3 minuty temu. To jest zupełnie inna sytuacja. A jeśli ten ktoś w przeciągu następnych 2-3 miesięcy zaczyna wyrywać zabawki, to już jest kompletna zmiana. I to, słuchajcie, trochę idzie też do takiego pytania, które czasami zadajecie, czyli jak długo można wychodzić czy adaptować się do zmiany. To jest tak indywidualne, jak jest u dorosłych. Jeśli zapytałabym was teraz, ile czasu zajęło wam zaadaptowanie się do nowej pracy, do nowego miejsca pracy, gdzie są nowi ludzie, to założę się, że to są bardzo różne odpowiedzi. I że założę się, że odpowiedź trochę zależy od tych warunków, które były w tym miejscu i od ilości wsparcia, jakie mieliście. To znaczy, jeśli mielibyście się adaptować do takiej sytuacji, że macie 50 nowych współpracowników, jest ogromny harmider, jest dużo napięcia, jest dużo stresu, no to myślę sobie, że moglibyście potrzebować więcej czasu, żeby chodzić pomiędzy tymi nowymi ludźmi jak u siebie w domu. Ale też, że niektórzy z was odbiorą jako dużą już liczbę 20 osób w biurze, a niektórzy odbiorą jako dużą liczbę 10 osób w biurze. I to jest bardzo subiektywne i dzieci mają dokładnie tak samo. Dlatego są takie dzieci, które w przebiegu adaptacji na przykład żłobkowej czy przedszkolnej wchodzą jak w masło, idą od razu zadowolone, tak? Albo na przykład, nie wiem, przez tydzień, dwa jest ciężko, potem jest trudno, a są dzieci, które na przykład pierwsze 3-4 tygodnie naprawdę nie chcą chodzić. Naprawdę nie chcą chodzić. Wchodzą na przykład w końcu, ale bez większego entuzjazmu. I to też jest zupełnie normalne, tak? To też jest normalne. To, co nas niepokoi, to jeśli dzieje się tak, że po kilkunastu tygodniach nie widzicie na przykład żadnej poprawy. To jest coś, co nie powinno nas niepokoić, niezależnie z tego, jaki to jest rodzaj zmiany. Jeśli mamy takie poczucie, że dochodzą nam jakieś trudności z poziomu ciała, czyli na przykład, że ktoś zaczyna się moczyć, przy czym chciałabym zauważyć, że czasami to jest normalna reakcja, ale po kilkunastu tygodniach powinna być dla nas sygnałem alarmowym. Jeśli ktoś zaczyna się moczyć, jeśli ktoś na przykład przestaje spać, jeśli się wcale nie bawi, to może tak być, że to już jest sytuacja, która trochę przekroczyła jego możliwości radzenia sobie. Tak? Bo zasadniczo, tak jak powiedziałam na początku, że nie dzielimy zmiany na dużą i małą, to możemy sobie zmianę zestawić z możliwościami adaptacyjnymi danej osoby. Czyli możemy popatrzeć po pierwsze na jej zasoby. I zasoby to jest wszystko, co mam w środku i wszystko, co mam na zewnątrz. Czyli jakim zasobem jest na przykład to, że ktoś bardzo chętnie sięga po wsparcie innych ludzi. I u małych dzieci to widać po tym, że one na przykład dużo się przytulają, jak potrzebują, tak, że na przykład potrafią podejść. Tak? To może być taki sygnał, który nam ułatwia, to może być coś, co nam ułatwia. Jeśli mamy kogoś, kto się na przykład zamyka w sobie, nie bardzo gada o tych rzeczach, które są dla niego trudne, może być mu przez to nieco trudniej. Tak? On tak ma, to nie jest coś, co my jakoś traktujemy jako o rany, jeśli mam takie dziecko, to ono sobie nie poradzi ze zmianami. Najprawdopodobniej sobie poradzi ze zmianami, tylko że tam może być taka sytuacja, że jest nieco trudniej. Jeśli na przykład ktoś wchodzi w jakieś środowisko, w którym dorośli są niewspierający, czyli na przykład właśnie jakieś takie przedszkole z kadrą, która jest nieco bardziej oceniająca niż wspierająca, kogoś, kto mówi nie rycz, co ty tak buczysz, czy na przykład straszy, wchodzi w straszenie, jak będziesz tak płakać, to tata czy mama nie wrócą. Chciałabym to zmyślać, ale to są autentyczne czasami teksty. To może się tak zdarzyć, że tam to, co zaważyło na tym, że zmiana stała się zbyt trudna i adaptacja się nie powiodła, to jest to, że zabrakło na miejscu kogoś, kto wspiera. Więc to jest, powiedziałabym, najistotniejsza w zasadzie część zmiany i część opiekowania w zmianie, zadbanie o to, żeby ten ktoś miał jak najwięcej zasobów. I tych zasobów jakby fizycznych, czyli o to, żeby zadbać o jego stan fizyczny, to jest coś takiego, co nam czasami ucieka, czyli na przykład ucieka nam, że takie rozmowy o tym, że my się będziemy przeprowadzać, to może nie są najlepszym pomysłem wtedy, kiedy jest wieczór, dziecko jest bardzo zmęczone, bo może wam się okazać, że ta rozmowa wtedy jest niemożliwa do przeprowadzenia. Może być tak, że na przykład tym, co ułatwia rozstania rano w żłobku czy w przedszkolu, jest to, żeby jednak coś zjeść. Nawet jeśli to miałoby być coś bardzo małego,
w drodze do przedszkola, to, że to jest coś, co wzmacnia, jakby dodaje do takich zasobów fizycznych dziecka. Żeby ono było na przykład wyspane. Dlatego czasami trafiają mi się dzieci, które miały ogromną trudność do zaadaptowania się do miejsca, gdzie reguła jest taka, że muszą być o 8, bo one zasypiają 21, 21.30. To są tego typu dzieci z takim chronotypem i one po prostu rano o godzinie 7 czy 6.30, kiedy są zrywane z łóżka, nie są w stanie w ogóle tam pójść i wejść. I to jest dla nich piramidalnie trudne. Tak? Zobaczcie też, że ten stan fizyczny i w ogóle to, co się zadziało w tak zwanym tle, czyli po prostu przez ostatnich kilka dni, kilka tygodni, a nawet dzisiaj, tu i teraz dzisiaj, to może warunkować, że zabawka, którą wydawałoby się, że jest taka sama jak wszystkie, albo jest odtwarzalna, nie wiem, coś zrobionego z tektury, kartka papieru, którą podarł brat, że to nie powinien być w ogóle powód do tego, żeby się tym przejmować i to jakoś to opiekować, a my jednak widzimy, że dzisiaj jest trudniej niż było. Jeśli jest trudniej niż było, to może coś się zmieniło tego konkretnego dnia i po prostu wyzerowało trochę zasoby naszych dzieci. Tak też może być. Dobra. Więc teraz tak, jak rozmawiacie ze swoimi dziećmi, starajcie się mówić w stosunkowo prostych słowach o tym, co was czeka. Czyli jeśli macie mówić, że się przeprowadzamy, to fajnie jest powiedzieć, co to w ogóle znaczy. Czyli nie, że my się przeprowadzamy i koniec, tylko na przykład, że teraz będziemy mieszkać w nowym miejscu. I to nowe miejsce też będzie miało kuchnię, łazienkę, też będzie miało twój pokój, albo właśnie będziemy teraz mieć wspólny pokój. Będziemy na przykład mieć zielone drzwi, jakieś tam drzwi, możecie to opisać, tak? Możecie to pokazać, możecie pokazać na zdjęciu, ale starajcie się uprościć tę sprawę w takich słowach, żeby ona była zrozumiała dla waszego dziecka. Jeżeli mówicie o tym, że trzeba pójść do szpitala i zbadać na przykład, jak pracuje serduszko dziecka, albo pójdziemy do szpitala zobaczyć na przykład, jak pracuje twój brzuszek i pewnie lekarze będą tam oglądać brzuszek taką specjalną jakby kamerą, którą się przykłada do brzuszka i ona przez ten brzuszek pokazuje, co jest w środku. Tak, że możecie się do tej rozmowy w ten sposób przygotować, możecie o tym mówić. Nie musicie zaczynać, jeśli jest zmiana wieloetapowa, od każdego jej elementu, czyli na przykład jeśli macie rzecz, która najbardziej spina, stresuje wasze dziecko, na przykład te pobrania krwi, a wy na razie chcecie w ogóle rozpocząć ten temat, którym jest szpital, to możecie zacząć od tych elementów nieco prostszych, czyli że to jest takie miejsce, do którego się chodzi robić badania, albo się chodzi wyzdrowieć. I to już jest taka informacja, która jest najbardziej bazowa, podstawowa. I ona jest taka najbardziej potrzebna. Wokół tej informacji możecie podążyć z kolei za tym, o co was dopytuje dziecko. Jeśli macie malutkie, niemówiące dzieci, to im tak czy inaczej warto mówić. Czyli warto im powiedzieć, idziemy do szpitala, w szpitalu to jest takie miejsce, gdzie pracują lekarze, pielęgniarki i jeszcze kilka innych osób i one na przykład będą się zajmowały tym, żeby zbadać, jak działa twój brzuszek, czy twoje serce, czy tak, jak działa twoje ciało. I czy jest coś takiego, co możemy zrobić, żeby działało jeszcze lepiej? Tak? Będę tam cały czas z tobą. Ta informacja, że będę z tobą w trakcie tego, co będzie się działa, jest niesamowicie ważna. Dlatego, że wy jesteście w zasadzie gwarantem poczucia bezpieczeństwa waszych dzieci, odzyskiwania poczucia bezpieczeństwa tam, gdzie poczucie bezpieczeństwa było naruszone w jakiś sposób. Czyli na przykład wydarzył się wypadek. Tak, jesteście w szpitalu, dzieje się dużo trudnych rzeczy wokół dziecka, na przykład są jakieś bolesne zabiegi, nie ma ulubionych zabawek, jest bardzo dużo ludzi w maseczkach, jest bardzo dużo zasad, reguł, nie wychodzić, nie wiem, tak, spać, nie spać, tylko iść na badanie, bardzo dużo rzeczy się zmienia i dzieje, to może być tak, że zupełna równowaga na ten moment, będąc w środku tego całego wulkanu, nie jest możliwa, ale jest możliwe to, żeby to zaopiekowywać trochę na bieżąco, przywracać do takiego odrobinę lepszego punktu właśnie dzięki temu, że wy jesteście blisko, tak? Więc jeśli naprawdę absolutnie nie wiecie, co powiedzieć waszemu dziecku, które przychodzi teraz coś trudnego, z czymś się mierzy, to moim zdaniem takim, którym zawsze możecie powiedzieć do dziecka jest: jestem tutaj, tak? Jestem przy tobie. Bardzo dużo też wyrażamy, słuchajcie, językiem i mową ciała. Tym, że kogoś słuchamy, że kiwamy głową, jak on opowiada, tym, że na przykład zmieniamy ton głosu, czyli że nie robimy tego najczęściej w ogóle świadomie, zauważcie, czyli że jak ktoś na przykład robi się taki cichutki, to my nie mówimy, co ty tam chcesz powiedzieć, nie, zobaczcie, zupełny dysonans, nie, jeśli ktoś mówi bardzo cicho, to ja też ściszam głos, czyli ja też mówię, okej, i wyjedzie,
wyjedzie ten twój przyjaciel, zobaczcie, ciszej, nie? Jest od razu ciszej. Zazwyczaj nam się robi takie wydłużanie sylab, tak? Czyli że to jest coś, co się dzieje, to jest coś, co się dzieje, słuchajcie, bardzo intuicyjnie większości z nas. Dzieci mogą mieć takie pytania, które was zaskoczą, czyli mogą pytać o coś bardzo prostego, typu czy właśnie w nowym miejscu też będą drzewa, albo nie wiem, jakieś takie inne pytania, które wam się wydają bardzo oczywiste, albo mogą nie pytać was kompletnie o nic. Tak się zdarza po prostu. Dla mnie przygotowaniem też do zmiany, najlepszym z możliwych, jest zadbanie o to, żeby to był okres jak najbardziej dla nas pozytywny emocjonalnie. Tam, gdzie to jest możliwe. Bo pamiętajcie, że słuchajcie, zmiana ma jeszcze taką stronę i taki medal, że wy też często przez nią przechodzicie. Czyli jeśli wam ktoś odszedł, jeśli stresujecie się, bo was też czeka zmiana pracy i was czeka cały ten harmider pakowaniowy, rozpakowaniowy, cały ten taki rozgardiasz i wy jesteście w napięciu, to słuchajcie, być może nie da się zrobić tak, żebyście byli w takim stuprocentowym zen. I chcę wam o tym powiedzieć po to, żebyście mogli puścić poczucie winy za to, że w przypadku dużych zmian może być tak, że dorośli też potrzebują czasu, żeby przez nie przejść. I że to się bardzo przydaje, jeśli jest taka możliwość, żeby w tym momencie, w którym ja się mierzę z czymś bardzo trudnym, jakiś inny dorosły też był dziecku dostępny. Czasami takim innym dorosłym, takim gruntującym jest nauczyciel w przedszkolu, więc jak na przykład pytacie, czy przestać posyłać do przedszkola, kiedy na przykład ktoś odchodzi, albo kiedy na przykład, no właśnie, kiedy się rodzi rodzeństwo, to ja nie zawsze jestem pewna, czy to jest taki pomysł, dlatego że czasami właśnie te żłobki, czy przedszkola, czy ukochana niania, to mogą być te miejsca, gdzie jest właśnie inny dorosły i są inne tematy. Więc można, słuchajcie, zawiesić sobie, odwiesić na chwilę to, co się dzieje w domu, czy martwienie się o coś, czy myślenie w ogóle o tym i skupić się może na takich właśnie innych zupełnie aktywnościach niż w domu. Dobra. Słuchajcie, ja obserwuję wasze komentarze co jakiś czas, nie na wszystkie cię będę mogła odpowiedzieć, bo w niektórych pytacie o bardzo konkretne dzieci, w których po prostu nie byłabym w stanie wam odpowiedzieć, nie znając waszej historii, więc weźcie to też pod uwagę, jak zadajecie różne pytania. I słuchajcie, jak mówimy generalnie o tym, co się dzieje w trakcie zmiany, zaczęłam mówić o tych reakcjach dzieci, są takie reakcje, które są bardzo widoczne i są takie, których w ogóle nie ma. Są odroczone, są nieodroczone. Są takie, które się rzeczywiście wiążą ze smutkiem, więc jakoś nam pasują do tego, że dziecku jest trudno, a są takie, które idą bardziej w stronę złości. Czyli że wasze dzieci mogą reagować też byciem rozdrażnionym, byciem na przykład bardziej na nie, mniej współpracującym i to też jest zupełnie... Z takim rodzicielskim zapasem i z takim trochę pudełkiem, jak to czasami nazywam, czasami lubię to sobie wyobrazić jako takie pudełko z Ikei, takie malutkie, które ma wieko, tak? Takie dosłownie malutkie, które mamy wirtualnie gdzieś tam w sobie. Jeśli ten ktoś, kto na przykład ostatnio właśnie pokłócił się z przyjaciółmi, albo wyjechał mu przyjaciel, albo na przykład właśnie no jest przed jakimś wyjazdem bez rodziców pierwszy raz i trochę się tam stresuje, zaczyna nam mówić jakieś takie bardzo trudne rzeczy, typu nie wiem, ty mnie nie kochasz, że wyjeżdżasz, tak? Albo nie wiem, na przykład wy jesteście po prostu koszmarni, że ja muszę tam jechać, albo na przykład w ogóle krzyczy od rana do nocy o jakieś proste rzeczy, to ja mogę też wziąć to jako taki komunikat, że jemu teraz czy jej jest teraz trudno. Ja mogę go sobie spakować w taki sposób, w takie miejsce w sobie, w którym ja go mogę oglądać jak robaka w słoiku. Czyli popatrzeć, dobra, o czym to jest, co się tu dzieje. Jeśli słyszycie na bieżąco jakieś takie bardzo trudne komunikaty od dziecka do was skierowane, typu głupia jesteś, że wyjeżdżasz, tak? To się rzadko zdarza, nie? W sensie to nie są jakieś takie bardzo popularne reakcje dzieci, ale gdyby one się pojawiły, to wy możecie popatrzeć na to i powiedzieć swojemu dziecku, o rany. Ale się zezłościłeś na to. Wyjeżdżam. No i to ci się nie podoba. Słyszycie? Tak? Zobaczcie, zamiast dyskutować o formie, w jakiej to zostało powiedziane, bo o tym możecie sobie pogadać potem, czyli możecie pogadać o tym, jak ktoś już będzie spokojny, możecie pogadać o tym, jak już wrócicie z tego wyjazdu, nie? Że wiesz, zwłaszcza z dziećmi w wieku, którym, czyli właśnie takim późno przedszkolnym, wczesnoszkolnym, w którym dzieci potrafią powiedzieć te rzeczy, czyli potrafią właśnie powiedzieć rodzicowi, nie wiem, to było po prostu strasznie głupie, to było najgłupsze rzecz, jaką zrobiłeś,
to są dzieci, które jednocześnie będą to prawdopodobnie pamiętać na tyle, że jak one opadną w emocjach, to możemy sobie do tego wrócić. Wiesz, mega ciężko mi się słyszy, że ty mnie nienawidzisz, tak się zastanawiam, czy to jest bardziej o tym, że ty jesteś taki wkurzony? Tak? Czy to jest to, co chciałeś powiedzieć? Że tak bardzo cię to zdenerwowało? Że ja mogę to też tak nazwać. Tak? Natomiast nie biorę sobie tego bardzo do siebie. Nie biorę sobie, że to jest rzeczywiście o braku miłości, że to jest z automatu jakiejś traumie, którą wyrządziłam tym, że pojechałam na wyjazd bez dziecka. To niekoniecznie musi być tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o wyjazdy, może być tak, że wasze dzieci po tym wyjeździe na przykład reagują bardzo obojętnie na wasze przyjście. To jest coś, co bardzo często mówią rodzice, którzy wrócili ze szpitala z nowym dzieckiem, że za tę nieobecność zostali potraktowani tak, że na przykład przez pierwsze dwie godziny albo przez pierwsze 10-20 minut po prostu dziecko w ogóle zachowywało się tak, jakby ich tam nie było. I to też może być taka reakcja, która jest zupełnie naturalna. To jest trochę, wiecie, o tym, że jak się za kimś tęskniło i ten ktoś przyszedł, to trochę się miesza dziecku radość z tego, że on przyszedł, ale też z tym wszystkim, z czym ono chodziło do tej pory, czyli trochę z tą tęsknotą, trochę właśnie ze swoim napięciem, może trochę z jakimś smutkiem, że nas nie było i to potrzebuje czasu. W ogóle zmiany mają to do siebie, że bardzo potrzebują czasu. Tak? Ania tutaj powiedziała coś bardzo ciekawego, że przy przeprowadzce pięciolatka mówi, że nie chce stracić przyjaciela mieszkającego obok i mówi, że nie będzie już mieć przyjaciela. Rozumiem, że wy jesteście przed przeprowadzką albo w trakcie przeprowadzki i da się to w ogóle sprawdzić, czy da się to jakoś tak zorganizować, żeby ona się z nim widziała. Jest tak, że da się to jakoś zorganizować? Bo tak się zastanawiam, czy ustalenie sobie na przykład czasami z dzieckiem tego, co możemy zrobić w tej sytuacji, żeby ten kontakt był, bo to jest realny problem, który jest przedstawiony, hej, nie będę widzieć już tego przyjaciela, to jest rzecz, którą możemy, o której możemy gadać. Z tym, że nigdy więcej nie będzie mieć przyjaciela, to ja bym to najpierw usłyszała, czyli bym powiedziała swojemu dziecku, słyszę, że tak ci się wydaje, że już nigdy nie przyjdzie nikt inny. Nikt inny już nigdy nie przyjdzie. Nie? Aniu, piszesz, że będzie was dzieliło 400 kilometrów? Okej, dobra. Ja sobie myślę, że jak kogoś dzieli 400 kilometrów, to być może będzie chciał w jakiś inny sposób o to zadbać, przynajmniej na samym początku. Może się okazać, że potem taki pięciolatek na przykład nie będzie miał potrzeby, żeby dzwonić na tych komunikatorach, że nie będzie miał potrzeby, nie będzie miał takiej potrzeby jakiegoś, nie wiem, wysyłania listów, chociaż można to robić, tak? Małe dzieci na przykład mogą bardzo chętnie wejść w jakieś malowanie laurek, czyli malowanie jakichś obrazków. Jeśli jesteście na przykład w szpitalu albo ktoś bliski jest w szpitalu, to namalowanie takiej laurki, którą wy przekażecie, też może być super pomysłem. Może być super, jeśli wy weźmiecie ten obrazek, który przygotowało dziecko, zrobicie sobie z nim zdjęcie, nie? I wyślecie takie selfie, że hej, trzymam tu twój obrazek, tak? Możecie czasami nagrywać jakieś filmiki. Nie? Takie jakieś filmiki z tego, że ktoś nie wiem, zaśpiewał sobie jakąś piosenkę albo zobaczył, bawię się teraz, układam sobie taką wieżę i myśmy układali. Tak można to robić. Mam takie wrażenie, że bardzo często takie znajomości, które się rozmywają przez brak kontaktu, one w końcu się wygaszają. W sensie one tracą na takiej intensywności. I jak one trochę tracą na intensywności, bardzo często wtedy pojawia się gotowość na coś nowego. Czasami bardzo długo się nie pojawia, bo to był ktoś bardzo szczególny. Może tak być. Tak? Może też, słuchajcie, tak być, że dzieci bardzo mocno protestują, żeby właśnie im coś pakować w ich pokojach. To też jest zupełnie normalna reakcja przy przeprowadzce. Że one mogą bardzo jakoś stresująco reagować na kartony. Czasami naprawdę łatwiej jest, prościej jest coś przenieść też w ogóle w jakichś transparentnych opakowaniach, czyli na przykład w jakichś workach foliowych, bo dzieci widzą, że to jest w środku i co jest w środku. Tak, że czasami się spotkałam z tym, że dla dziecka mega ciężki był w ogóle karton sam w sobie. Ale już na przykład jakieś właśnie reklamówki z tym nie były tak straszne, tak? Albo że coś się przewoziło, słuchajcie, po prostu w jakiejś kuwecie, tak? Czymś to jest półprzezroczyste. Możecie próbować. Ja mam takie poczucie, że z poziomu strategii tego, co można robić, i jakich trików można próbować,
to tylko wyobraźnia was ogranicza. Tak? Tylko wyobraźnia was ogranicza. Czyli jak sobie zapytacie na jakiejś zwłaszcza grupie dla rodziców, albo ktoś, kto już się przeprowadził, może się podzielić swoim doświadczeniem i może na przykład powiedzieć, nie wiem, no my zrobiliśmy sobie tak, że zabawki też się przeprowadzały, czyli że one wsiadły na przykład do jakiegoś w zabawie, tak? Wsiadły sobie gdzieś, jechały w nowe miejsce. Albo że najpierw potrzebowali pokazać dziecku, gdzie te pudła stoją w nowym domu, czyli żeby ktoś zrobił już tam jakieś zdjęcie, żeby dziecko się uspokoiło, osiadło, że to tam będzie. Albo że robimy sobie listę na przykład rzeczy, które pakujemy i na tą, i tą listę jakby będziemy sobie potem sprawdzać, czy nikogo nie brakuje. Możecie próbować. Jest 1500 rzeczy, które możecie próbować. Nie? Możecie próbować pakować kolorami i zobaczyć, czy pudełko z rzeczami czerwonymi będzie bardziej przyjazne, będzie bardziej ok, bardziej na tak, niż na przykład pudełko z takie po prostu wymieszane. Tak? Możecie sobie zobaczyć, sprawdzić, czy się nie sprawdzą bardziej torby materiałowe. Tak? Bo można do nich łatwo otwierać, zamykać, tak i czasami już ten sam proces jest jakoś bardziej atrakcyjny. Możecie sobie popatrzeć na przykład na różnych portalach aukcyjnych, czy są na przykład kartony, które mają kolorowe ściany, bo da się takie kupić. Wiecie, dzieci nie mają nie wiadomo ilu rzeczy zazwyczaj, więc tu możecie próbować. Znów przyszło mi do głowy, że można w ogóle przechowywać zabawki w różnych takich plastikowych pudełkach, które mają kółka na przykład. I to też można świetnie się pakować do przeprowadzki. Jest mnóstwo rzeczy, które możecie próbować. Możecie próbować malować po kartonach, tak? Możecie z takiego kartonu zrobić, na przykład jakiegoś takiego dużego kartonu, jeden karton poświęcić, zrobić sobie z niego jakąś łódkę, zrobić z niego jakiś wóz strażacki, zrobić z niego jakiś dom, tak? I można sobie każdy karton w zasadzie oznaczyć jakoś inaczej i zobaczyć, czy to będzie coś rzeczywiście prostego, tak? Zwróćcie też proszę uwagę, jak mówicie w ogóle o zmianach, żeby nie skupiać się tylko na tym, co nowe, bo dzieci ogromnie potrzebują w tej całej zmianie takich rzeczy, które się nie zmieniają, czyli zostają takie same. Proszę popatrzcie sobie też na to, tak? Czyli na przykład, czy nie gadacie przypadkiem tylko o tym, że będzie nowy plac zabaw, a dziecko potrzebuje usłyszeć najbardziej na świecie, że na przykład jego poduszka jedzie, tak? Albo że dalej będziemy, chodzić na przykład spacery do lasu, tak? Albo dalej będziemy sobie w sobotę oglądać bajkę, albo dalej będziemy robić coś, tak? Czasami niektóre dzieci mają tak, że pomagają utrzymanie jakiejś rutyny, albo że pomagają posiadanie jakiegoś mniej więcej planu. Niektórym dzieciom pomaga struktura, czyli to, że one wiedzą, co to znaczy przeprowadzka w etapach, tak? Czyli na przykład wiedzą, że spakujemy rzeczy, te rzeczy wsiądą, zapakujemy je do takiego dużego auta, to auto sobie pojedzie ulicą, będzie mijało trawnik i będzie mijało domek, i będzie mijało kościół i zakręci w lewo i tam sobie podjedzie do końca ulicy i sobie zapakuje, wypakujemy kartony, postawimy na podłodze, a potem będziemy je nosić i rozpakowywać, tak? Cokolwiek. Że na przykład wizyta w szpitalu to ma takie etapy, że idziemy sobie rano, że zabieramy twoją ulubioną zabawkę, że zabieramy sobie jakieś książeczki do oglądania, i że na przykład zabiorę ci na śniadanie, jak już będziemy mogli jeść, to zabiorę ci na przykład jakieś kofry, tak? I że na przykład ktoś zrobi pobranie krwi, tak? Nie ukrywajcie w ogóle tego zupełnie, tak? Tego nie ukrywaj jakoś zupełnie. Tak przez tylko chwileczkę będzie na przykład taki pik i potem będziemy na przykład już sobie czekać na wyniki, pójdziemy do domu, tak? Wrócimy sobie do domu. Czyli zobaczcie, żeby domknąć jakoś tę historię. Jeśli nie opowiadacie nawet w szczegółach, to żeby to jakoś zaznaczyć. Idziemy, wracamy, tak? Wracamy. Jedziemy na wakacje, ale bierzemy ze sobą na przykład wasze książki, wasz kocyk, wasze koszulki, wasze coś, tak? Będziemy tam też zabierać swoje płatki owsiane, które lubisz iść na śniadanie. Wrócimy potem do domu, będziemy mieli stamtąd jakieś pamiątki, nie? Ewelina pyta, czy wprowadzenie nowej organizacji dnia i rutyny przed rozpoczęciem przygody z przedszkolem może pomóc w adaptacji do nowej sytuacji. Tak i nie, to zależy od tego, jak bardzo rytmiczne masz dziecko. My mówimy, że rytmiczność to jest jedna z cech temperamentu, czyli że są dzieci bardzo rytmiczne, które lubią rytm, lubią stałość taką bardzo, czasami nawet zegarową. Można to też po nich poznać tak, że one częściej są dziećmi, które mają regularny poryt drzemek, regularne w miarę procesy fizjologiczne, w tym sensie, że one są głodne o jakiejś porze, tak, że tam nie jest tak, że ktoś wpada w porze obiadowej i kompletnie nie jest głodny i tak ma zawsze i że raz jest głodno o 12, a raz o 17, tak, że czasami już potem można poznać bardzo małych dzieci.
albo po prostu po tym, że one nie dają sobie wprowadzić żadnego planu. I jak my sobie ustalamy, że robimy kroki 1, 2, 3, czyli na przykład myjemy zęby, piżama, coś, no to one tego nie chcą. Przy czym mówię, dla mnie najlepszym sposobem jest po prostu próbowanie. Jeśli mam takie poczucie, że dużo nam się wkradło chaosu, to ja wolę, szczerze mówiąc, bardziej od jakiegoś ścisłego planu, mieć jakiś taki punkt, ja to nazywam latarnią morską, do którego dążę. Czyli na przykład jeśli się umówimy w takim okresie na to, że chodzimy sobie w piątki na spacer, tak? Mama, tylko mama i ty. Albo że na przykład, nie wiem, że dzisiaj, może być też tak, że macie taki chaos teraz, tu i teraz, że nie da się planować tak do przodu, ale da się zaplanować, że co możemy zrobić dzisiaj wieczorem. Dzisiaj wieczorem mogę cię nasmarować na przykład kremikiem i zrobić ci taki masażyk. Albo mogę powiedzieć, dzisiaj na przykład zrobię ci tatuaż, tak? Albo mogę sobie myśleć, że dzisiaj zrobimy popcorn, tak? Do filmu, cokolwiek. Czyli, że my sobie dajemy takie małe przyjemności, takie małe rzeczy, które nas zbliżają, relaksują, które lubimy robić, czyli że dzisiaj tak, dzisiaj naprawdę będziemy układać tę puzzle, co ci obiecuję 3 dni i ja nawet jeśli miałabym siedzieć potem na stercie brudnych naczyń, to po prostu układam tę puzzle, tak? Tego konkretnego dnia. Że my sobie wyznaczamy takie małe świetliki, które nam gdzieś pomagają, tak? Ola pyta, czy pożegnanie ze starym miejscem może pomóc i przywitanie nowego? Czasami niektórym dzieciom pomaga, żeby coś symbolicznie domknąć, a niektóre dzieci nie chcą tego robić. Bo dla nich trochę się pożegnać to jest na przykład zgodzić się na to, że tego czegoś nie ma i na przykład no, mam takie przekonanie moje osobiste, dzieci nie chciały się z niczym żegnać. Nie? W sensie miejsca nigdy nie chciały się żegnać. I też moje dzieci zawsze powtarzają przy każdej przeprowadzce, że one nie pojadą. One zostają tutaj. Ja się nie wyprowadzam. Wszystkie zabawki są tam, wiecie. Pusta chata, zostało tylko materac, śpimy ostatnią noc i po prostu ja nie wyjeżdżam. To jest normalne, tak? Ale słuchajcie, jeśli komuś miałoby to pomóc, tak się bardzo często dzieje, jak się psuje, niszczy jakaś zabawka, czyli właśnie, nie wiem, jest jakiś balon, który pękł, tak? I można go schować do pudełka pękniętych balonów. To jest coś, co w ogóle proponuję wam zrobić, jak muchacie jakieś balony z jakiejś okazji, żeby już to sobie przygotować, tak? Często jakieś prezenty są dawane w jakimś pudełku albo właśnie w jakiejś torebce. Tak, to ta torebka może być właśnie takim domkiem zniszczonych balonów. Może tak być. Tak? Można sobie tego spróbować zrobić, zmienić. Można witać, żegnać. Nie mam takiego poczucia na przykład, żeby przywitanie prezentem przez nowe dziecko było jakimś takim mega ważnym elementem witania nowego dziecka. Jakoś nie mam poczucia, że jak tego nie zrobicie, to kanał przegapiliście jakąś świetną okazję, ale czasami na przykład bywa tak, że przy okazji ostatnich tygodni ciąży, czy właśnie narodzin rodzeństwa, ktoś zaczyna dostawać drobne gifty, które są z cyklu właśnie czegoś, czym można się zajmować, jak mama będzie na przykład przewijać malucha, albo usypiać, albo karmić piersią, tak? Czyli na przykład, nie wiem, właśnie puzzle, modeliny, nie wiem, jakieś właśnie kolorowanki w dużej ilości zaczyna spływać do domu, jakieś kredki, tak? Świecowe, normalne, jak macie świecowe i normalne, to jeszcze pastele, tak? Czyli sobie, słuchajcie, różnicować, tak? A zbierać sobie rzeczy, które mogą wam w tym pomóc. Ja wam też jutro pokażę, słuchajcie, taką grę planszową przeprowadzka, która pozwala sobie zapakować, słuchajcie, przyśmieszne, to jest moje dzieci bardzo lubiły, bardzo mi się to podobało, przeprowadzać sobie elementy z jednego domu do drugiego na takim samochodziku tekturowym. Ja wam to pokażę, pokażę wam to jutro na Instastory. To jest taka bardzo fajna gra planszowa, którą można sobie grać w przeprowadzkę, tak? Ale ona też pozwala załapać, zajarzyć ten koncept, że rzeczy z jednego miejsca idą do drugiego, tak? Czyli to, co właśnie przy pakowaniu może być dla dzieci bardzo trudne. Pytacie tutaj, czy może być tak, że się wyprowadzacie jakby w sensie do innego miejsca, jakiegoś przejściowego, na przykład na wakacje, czy na wieś, czy gdzieś, i wracacie do nowego domu. Jeśli będziecie mówić, że tak będzie, to pewnie, że tak może być. Tak? Pewnie, że tak może być. Wiecie, jest też tak. Może być tak, że optymalniej dla was byłoby tak nie robić. Nie wiem, z jakiego powodu teraz wymyślam to, ale tak będzie wam logistycznie lepiej, finansowo lepiej i po prostu tak wam się ułożyło życie. I wtedy jedziemy z tym, co dostaliśmy od życia. Czyli wiecie, do pewnego momentu da się coś zaplanować, da się o coś czasem zadbać, a do pewnego nie.
Czyli ja mogę planować na przykład, że sobie rozdzielę przedszkole, odpieluchowanie i narodziny rodzeństwa, ale na przykład stało się tak, że ktoś się nie odpieluchował wtedy, kiedy mi się wydawało, więc to się zadzieje później, że ktoś na przykład miał pójść do przedszkola w kwietniu, ale się pochorował i poszedł już w czerwcu, tak, bo lekarz zabronił posyłać, no i tak się zadziało, albo że na przykład w międzyczasie jeszcze się okazało, że ja rodzę 3 tygodnie przed terminem, no i nagle myślałam, że mam 3 tygodnie i nie mam, tak? Tak się czasami zdarza. Każda zmiana może być do przeżycia i każda kombinacja zmian może być do przeżycia, jeśli jest po pierwsze odpowiednio dopasowane oczekiwanie tego, jak ludzie w takich zmianach będą się zachowywać, czyli jeśli mamy kombo, to ja zakładam, że mamy kombo i możemy mieć też kombo różnych zachowań, zapinam pasy, biorę głęboki wdech i mówię sobie, przebrniemy przez to, bo słuchajcie, to się wszystko skończy. To nie jest tak, że jak się przeprowadzacie, to będziecie to wałkować 2 czy 3 lata, co nie znaczy, że dziecko nie będzie o tym pamiętać czy wspominać, tak? Bo pamiętanie i wspominanie jest normalną częścią życia. Czyli to, że ktoś to jakiś czas będzie na przykład zwieszał brodę i mówił, to jest taki dom, w którym mieszkaliśmy kiedyś. Nie? Okej. No mówi to. To nie znaczy, że on ma tam traumę, tak? To nie znaczy, że to jest naprawdę coś takiego bardzo osłabiającego, coś, z czego się nie wychodzi. Totalnie nie tak. To jest normalne, że o tym pamięta. Dzieci w przypadku straty, takie jak strata na przykład zwierzaka, czy strata kogoś bliskiego, dochodzi jeszcze to, że bardzo małe dzieci, czyli dzieci w wieku w ogóle przedszkolnym i przedprzedszkolnym, one mają tak, że nie rozumieją nieodwracalności śmierci. Czyli może być tak, że one się pytają, gdzie jest nasz pies, a myśmy już 4 razy mówili, że pieska już nie ma, bo nie żyje, nie? Jeśli słuchajcie, zmieniacie przedszkole czy szkołę, to fajnie jest powiedzieć, że to się zadzieje, fajnie jest temu dać jakiś powód, czyli powiedzieć, co dokładnie za tym stoi. Jeśli na przykład zmieniacie przedszkole, bo będzie bliżej do domu, będzie można dłużej spać, to tak powiedzcie. Jeśli zmieniacie przedszkole, bo macie poczucie, że komuś będzie lepiej w nowym, to tak powiedzcie, tak? Możecie o tym w ten sposób mówić. Ale po prostu powiedzcie, że tak będzie. Tu bym powiedziała, że relacje społeczne, które tam zostały, mogą wymagać tego, żeby na przykład jakoś o nie zadbać. Czyli jeśli ktoś ma jakichś kolegów z tego właśnie obszaru, z tego przedszkola, to może fajnie sobie umówić już od razu na zaś 2-3 jakieś tam randki gdzieś poza przedszkolem, już po okresie odejścia z przedszkola, żeby się jednak widzieć. I tych dat się, to jest nasza latarnia morska, która gdzieś tam sobie jest w oddali, można na to czekać, można tego wyczekiwać. Więc można to zrobić. Czasami pomaga, jak się żegna rzeczywiście z nauczycielami, czy jak się żegna z grupą, jak się robi jakąś imprezę, na której fajnie, żeby ta impreza nie była takim zwisem, w sensie, że się żegnamy, wiecie, z wszystkim, co fajne, tylko żeby była na przykład świętowaniem tego, że ktoś będzie miał teraz nowe miejsce. Tak też można spróbować, można to odwrócić, tak? Że to jest taka, może urządzimy taki dzień, w którym przyniesiemy fajne rzeczy i trochę jak świętujemy urodziny, tak będziemy świętować, że czeka nas nowe, tak? Oczywiście nie mówimy o tym, słuchajcie, że mamy taki stres w domu i w zasadzie, nie wiem, próbuję wymyślić taki pomysł na sytuację, na przykład postępowanie komornicze was wyrzuciło z domu, no to jasne, że wy nie będziecie autentycznie świętować tej zmiany, bo będzie wam jako dorosłym trudno, więc pamiętajcie, żeby jak dobieracie te rzeczy, to brać pod uwagę wasz stan emocjonalny, ale też to, że pewne rzeczy mogą być wam dostępne, a pewne w danym momencie mogą być dla was za trudne. To jest okej. Tak? To jest okej, żeby nie robić tego na siłę. Zabawa jest, słuchajcie, w ogóle ogromnie pomocna w okresach, kiedy się zmieniają różne rzeczy. Zabawa i kontakt fizyczny. Im więcej zabawy jest w życiu dziecka, im więcej jest, słuchajcie, fajnych momentów, kiedy my się śmiejemy, przewalamy na łóżku, układamy sobie właśnie tory, jedzie ciuchcia, tak, nie wiem, śpiewamy sobie, idziemy na spacer, jemy lody, tak? Im więcej jest fajnych, ciepłych momentów, ale też takich, w których się autentycznie śmiejemy, tym one po pierwsze są bardziej więziotwórcze, a po drugie one pozwalają się regulować, bo język jest tak naprawdę, język dziecka jest językiem zabawy. Więc wiecie, najlepszym pokazaniem komuś, że jest wszystko w porządku, nie? Ja wiem, że mieliśmy trudny okres, ale jest wszystko w porządku, to jest właśnie się z nim bawić, tak? Natomiast zabawa ma być dla was zabawna, czyli nie róbcie tego w momencie, w którym padacie na twarz, nie róbcie tego na dużej spinie, ale starajcie się zadbać o to, żeby to się gdzieś tam pojawiło, nie? Ja też, słuchajcie, a propos takich reakcji na gorąco, bardzo lubię przypominać o tym,
żeby nie dyskutować z tym, jak ktoś się czuje. Czyli nie mówić na przykład komuś, no co ty, nie bój się, nie ma się czego bać, nie? Nie mówcie tak. Dlatego, że słuchajcie, to jest coś takiego, że emocja, która się pojawiła z automatu w waszym dziecku, jakaś obawa przed nieznanym, jest jego absolutną, stuprocentową, faktualną rzeczywistością. Ono się boi, to jest fakt. Tak? Nie wiem, co to znaczy, nie ma się czego bać. No bo jak się nie ma czego bać, no to trudno, bo ja się boję. Tak? To są takie fakty. Nie? Więc jakby nie można powiedzieć, nie można sobie powiedzieć tak, że ja teraz ci powiem, że tego tu nie ma, albo w ogóle o co robisz, o co ty robisz aferę, tak? Też mówię, słuchajcie, wszystko będzie dobrze. Czasami jest takim komentarzem, który jak widzicie, że wasze dzieci przewracają oczami, tak, zwłaszcza te szkolne, jakoś nie chcą takich tekstów, to bardziej wejdźcie w słuchanie niż w gadanie, tak? Czyli w to, żeby nazywać komuś ten jego stan, czyli na przykład mówić, no usiadł koło ciebie chyba taki duży smutek, jak sobie mówisz o tym przyjacielu. I tak się zastanawiam, czego ten smutek najbardziej by potrzebował teraz, żeby się trochę lepiej poczuć. Może by potrzebował z nami posiedzieć. Posiedzimy z nim? A może by potrzebował pójść na przykład do wanny i sobie zrobić kąpiel? A może my mu zrobimy kanapkę? Tak? A może my go posłuchamy? Jak myślisz, jaką on by nam opowiedział bajkę? Może opowiedziałby nam bajkę o takich dwóch niedźwiedziach, co poszły do lasu? I naprawdę jedziecie z koksem. Wymyślacie jakąś historię, która sobie płynie. To nie jest trudne, tak? Mi się kiedyś wydawało, że ja totalnie nie umiem opowiadać bajek, więc moje bajki były takie wycierpane i takie bardzo bym powiedziała, no mało bajkowe. Ja mam w ogóle bardzo słabą wyobraźnię w tym sensie, że wiecie, naprawdę mega ciężko mi się wymyślić jakieś jednorożce, które skądś wylatują. I odkąd konsultuję właśnie czy książki dla dzieci, czy konsultowałam drugi sezon Dupasków i Misia, co mam zawsze ogromny podziw dla autorów, że oni potrafią wymyślać takie rzeczy niesamowicie, no magiczne, tak? Fantazyjne i tak dalej. Ja tego nie mam, nie szkodzi, tak? Nie szkodzi. Moja babcia, pamiętam, jak opowiadała bajki, kiedy byłam bardzo mała. Nie pamiętam tych bajek tak, żeby je powtórzyć swoim dzieciom, ale coś pamiętam, że było jakieś rybka, co brały ślub w morzu i dzisiaj wiem, że moja babcia wzięła to z jakiejś piosenki i ona, słuchajcie, wokół tej piosenki opowiadała te bajki, nie? Więc wiecie, możecie opowiadać bajki smutkowi. Uwaga ma to do siebie, że jest bardzo pomocne się czasami skupić na czymś, co jest nieco inne niż to, o czym gadamy. I dobrym pretekstem jest na przykład, żeby poopowiadać coś temu strachowi albo poopowiadać coś temu smutkowi. Możecie iść w tą stronę. Tylko nie opowiadajcie, słuchajcie, że ten, nie wiem, rybki się przeprowadzają, jak to się przeprowadzacie, dajcie od tego odpocząć. Pogadajcie sobie o tym, że na przykład rybki jedą na wycieczkę i będą tam, nie wiem, łowić, Boże, łowić rybki. To bez sensu. Będą robić cokolwiek, tak? Nie wiem. Personifikujcie po prostu to, co byście zrobili. Czyli na przykład rybki pojadą sobie do zoo i zobaczą tam, no co mogą zobaczyć w takim morskim zoo, że mogą zobaczyć ośmiornicę, tak? I ośmiornica cię łaskoczy, jak gini, tak? Jakkolwiek. Zobaczcie, zmyślam, nie? Dobra. Tutaj dajecie, pytacie na Instagramie o to, czy na przykład odpowiedź, że jest mama i tata i że to był sen, kiedy dziecku ci się przyśnił jakiś koszmar. Czy to jest dobra odpowiedź? Aha. Wiecie co, to był sen, to prawda? Ja sobie myślę, że w takiej sytuacji, kiedy ktoś się budzi przestraszony, może jego pierwszym kanałem jest ciało, nie gadanie. I mniejsze znaczenie ma to, co powiecie, a większe to, co zrobicie. Czyli wasz ton głosu, tak? Pamiętajcie o tym, zwłaszcza przy bardzo małych dzieciach, że dla nich to nie słowa robią robotę, ale wasz ton głosu. Wasza mowa ciała, tak? Wasze napięcie mięśniowe, tego typu rzeczy. Ewelina pisze, że czasem podczas smutku i płaczu masz wrażenie, że dziecko cię nie słyszy i że daje sygnał, że oczekuje ukojenia, a nie wiem, jak to zrobić. Słuchajcie, towarzyszenie to jest po prostu bycie z gotowością zrobienia tego, co ty będziesz czuł, że ci pomoże. I czasami po dzieciach to widać, że coś im pomoże, bo się na przykład zaczynają przesuwać. Tak? I to jest taki wtedy sygnał, chyba pomogłoby mu się przytulić. Ja lubię to robić tak, że na przykład jak sobie siedzę i pytam przytulić się, jak ktoś nie chce albo się odsuwa, to ja sobie tu tylko posiedzę. Tak, posiedzę sobie przy tobie. Czyli że ja w tym smutku jakoś mogę dużo nie gadać. Róbcie, słuchajcie, też coś takiego, że jeśli ktoś, kto jest w napięciu czy smutku, nie poprawia mu się, jak wy dużo gadacie, to spróbujcie gadać mniej. Jeśli mu się nie poprawia, jak go przytulacie,
ale się nie, jakby nie odpycha, nie protestuje, to jest duża szansa na to, że on potrzebuje więcej czasu. Tak? Czasami słuchajcie, jak się poprzytulacie i zaczniecie mówić, albo zaczniecie sobie, słuchajcie, coś nucić i że to wam rozluźni dziecko. Tak? Po prostu. Tak może być. To jest normalne. Słuchajcie, też jasno chcę powiedzieć jedną rzecz, która nie dobrzmiała chyba dzisiaj, że to nie jest tak, że jak się super przygotujemy na zmiany, to one przestają być trudne i że waszą odpowiedzialnością jest obkleić dzieci takimi plastrami, emocjonalnymi plastrami opatrunkowymi i wysłać w miasto, czyli wejść w zmianę z takim bandażem dookoła, żeby się nie poobijać. Zmiana ma to do siebie, że jakieś jej efekty są nie do przygotowania się na nią, że dużo mniej rzeźbienia na żywo, na gorąco, w tym, co nam się przydarza, w tym, przez co przechodzimy, i że dobrze przygotowane dziecko to niekoniecznie takie, które mu jest łatwo, tylko po prostu takie, które wiedziało, co je czeka i wiedziało, że może na was liczyć i to się okazało prawdą. Tak? A tego, że jakieś kiepskie rzeczy się kończą, czyli na przykład, że jeśli teraz czuję, że nigdy nie będę mieć przyjaciół, to to mi się wydaje prawdziwe, a jak poczekam jeszcze jakiś tam czas, to się okaże, że to będzie zupełnie inaczej się ułoży. To jest coś, czego trzeba doświadczyć. Być może nie da się o tym gadać. Tak? Czyli być może nie jesteśmy w stanie tego zrobić na zasadzie właśnie teoretycznej, czyli że my sobie o tym przegadamy i ktoś nie będzie już tak miał. Nie, ale on z czasem, jak mu powtarzamy, nie boisz się, tak? Boisz się tego, że już więcej nie będziesz mieć przyjaciół. Tak? Albo masz takie wrażenie, że to był najlepszy przyjaciel na świecie. Nie, smutno ci teraz. Jak damy temu czas, to dziecko z czasem któregoś dnia totalnie o tym nie myśląc, nie planując tego, pozna kogoś, kto będzie jego przyjacielem. I wtedy dopiero doświadczy w pełni tego, że niektóre rzeczy, które wydawało nam się, że się nie skończą, potem się kończą. Tak? Że może tak być. Słuchajcie, ponieważ jeszcze nas czeka sezon urlopowy, czyli wielu z was będzie rzeczywiście przeżywało ten wyjazd z dzieckami, to chciałabym wam powiedzieć, że też dobrym pomysłem jest trochę ich zainspirować, co można konkretnie robić i mówić. Tu jest takie bardzo fajne opowiadanie Wakacje na wsi. Ono jest właśnie o dziadkach i jest trochę o tym, o czym tutaj mówimy, czyli o tej tęsknocie za domem, trochę jest o tęsknocie za rodzicami, trochę o tym, że ktoś może nie chcieć spróbować nowych rzeczy. I słuchajcie, zwracajcie uwagę sobie na to, jak czytacie też te książki, ale w ogóle książki, w których są różnego rodzaju zmiany, co mówią i jak mówią dorośli. Bo to jest też coś takiego, co może zainspirować wam dziadków, co może wam zainspirować, bo będzie czytał dzieciom i się przy okazji dowie i to jest nie coś takiego, co z nami zostaje. Więc zwracajcie też uwagę na to, powiedziałabym w każdych książkach, za te ja jestem odpowiedzialna w tym sensie, że wiem, że tu nie ma jakichś takich tekstów o tym, że trzeba być dzielnym, nie płakać i zawsze dzielnie trzymać i jakby nie smucić się, bo nie smucimy się, tak? Natomiast jeśli bierzecie do ręki jakąkolwiek inną książkę i tam czytacie rzeczy, które z wami nie grają, to zmieńcie sobie ten tekst, czytajcie ją jakoś inaczej, zwracajcie po prostu uwagę na to, czy wy przypadkiem nie czytacie, że, no nie wiem, grzeczne dzieci w przedszkolu nie płaczą za rodzicami, tak? Jak macie taki kawałek części jakiejś o przedszkolu w jakiejś książce, to ja bym go nie czytała, bo on jest mało wspierający, nie? Tak? Także wiecie, popatrzcie sobie, zwróćcie po prostu, zwróćcie, słuchajcie, uwagę na to, czy to, co, o czym mówicie, jak mówicie, jest rzeczywiście czymś takim, co daje dziecku przyzwolenie na to, żeby miało różne, tak? Dobra. Słuchajcie, pamiętajcie też o tym, że nawet jeśli ten typ zmiany jest nowy, to macie inne zmiany za sobą. Czyli wy już kiedyś przechodziliście jakieś inne smutki waszego dziecka, być może związane z czymś totalnie innym i możecie z tego doświadczenia korzystać. Czyli możecie robić to, co pomogło wam ostatnim razem. Jeśli ostatnim razem pomogło wam to narysować, rysujcie. Jeśli pomogło wam to po prostu przeczekać i dużo się przytulać, róbcie dokładnie tak. I prawdopodobnie że to wam zadziała dokładnie tak samo. Tak? Czyli że to wam się sprawdzi. Bo wy też macie jako rodzice takie doświadczenie, że coś, co wydawało się, że się nie skończy, rzeczywiście potem się poprawiało. Tak? Dobra, słuchajcie. Czy macie jakieś pytania odnośnie zmian?
Słuchajcie, celowo nie poruszam tematu, jak adoptować dzieci do przedszkola, bo tego się nie da zrobić, słuchajcie, mówiąc jednocześnie o zmianach, bo to jest temat na totalnie, zupełnie inny webinar, jak nie kurs, tak? Dlatego o tym dzisiaj nie będę opowiadała, jak adoptować dzieci do przedszkola czy żłobka, bo to jest straszliwie gruby temat, tak? To, co Wam powiedziałam w ogóle o zmianach, z tego możecie sobie wziąć to, co jest pomocne, ale nie będę, słuchajcie, jakoś bardzo mocno wchodziła w to, czy wchodzić do szatni, nie wchodzić do szatni, w to nie będę dzisiaj wchodziła, dlatego że po prostu, kochani, nie starczyłoby nam czasu, nie? Ewelina, pytasz, co jeśli dziecku pomaga coś zupełnie innego niż rodzicowi? Ja zakładam, że każdemu patrzymy, co mu jemu pomaga i że może być tak, że pomagają nam dwie zupełnie inne rzeczy, to tak, żeby zacząć, a brać zasobów. Słuchajcie, jeśli wy potrzebujecie najpierw zacząć od siebie, żeby dostać jakieś wsparcie, to prawdopodobnie musicie zacząć od siebie, żeby móc dawać wsparcie, tak? Czyli, że może być tak, że wy zrobicie, zwłaszcza w połowie jakiejś takiej zmiany, która was też mocno odrywuje z zasobów, że wy zrobicie tyle, ile jesteście w stanie, na przykład będziecie więcej przytulać, będziecie się lepiej bawić, więcej bawić, tak, w tym sensie, że wy będziecie na przykład jeść częściej gofry, tak, i że to będzie wasza część dodawania do tego plecaka zasobów, kubeczka zasobów, jakbyśmy go tam nie nazywali, i że to będzie tą częścią, którą dacie radę zrobić, a nie dacie rady na przykład się bawić, nie wiem, w przeprowadzanie różnych rzeczy, tak? Okej, okay. Tak może być. Nie? Marto, jak pytasz o to, jak przygotować dzieci do wyjazdu za granicę i przebywanie w przedszkolu, gdzie dzieci mówią w obcym języku, dokładnie tak jak do przeprowadzki, tylko po prostu mówimy, że tam będzie tak, że ludzie mówią w innym języku. Dzieci to biorą często bardzo naturalnie, tak? Czyli, że one po prostu jakby traktują to tak, jak jedziemy na wakacje, jako taką ciekawostkę. Jak mówić jednocześnie o wielu zmianach, pyta Ania? Zmiana mieszkania, przedszkola, przyjaciół. Zmiana przyjaciół jest często konsekwencją zmiany mieszkania czy przedszkola, więc ja nie wiem, czy bym się na niej skupiała, bo ona się wtedy prawdopodobnie stanie czymś takim, co będzie jedynym aspektem widocznym dla waszego dziecka w kontekście zmiany mieszkania i zmiany przedszkola. Tak? Możecie powiedzieć trochę więcej po prostu o tym, co was czeka, czyli opisać to, co was czeka, czyli opisać sobie tą przeprowadzkę, powiedzieć, że będziemy wtedy też tam, gdzie będziemy mieszkać w nowym miejscu, tam też będzie przedszkola, czyli to jest taki trochę sposób przedstawienia tego bardziej w stronę podobieństw niż różnic, nie? I tyle, po prostu. Czyli traktujemy to normalnie, a na bieżąco zaopiekowujemy to, co się pojawia. Ewelina, pytasz, co jeżeli stan przetrwania rozciąga się w czasie i staje się rutyną, jak to odprogramować? Kochani, jeśli macie poczucie, że toniecie, po prostu toniecie i jeszcze ktoś wam podał jakiś ciężarek, to takim miejscem, gdzie można się tym zaopiekować, jest pomoc specjalisty, czyli jest wizyta u psychologa, jest wizyta u psychoterapeuty, tak? Bo być może wasze kryzysy, czy to, co was spotyka w ostatnim czasie, po prostu przekroczyło wasze możliwości radzenia sobie i wy jesteście wtedy w stanie kryzysu i wy potrzebujecie w tym kryzysie wsparcia. Więc tego się nie da odprogramować, słuchajcie, w takich trzech prostych krokach, tak? Ale jeśli macie poczucie, to jest stan, który mnie wyżyłował do końca i po prostu zaraz się przewrócę, to może to jest ten też taki moment, w którym wy potrzebujecie wsparcia psychologa czy psychoterapeuty, żeby ktoś dorosły wam w tym pomógł, tak? Może wy też potrzebujecie teraz trochę więcej tego, żeby ktoś wam zrobił zupę, tak? Nagotował wam po prostu. Że to jest coś, czego wy potrzebujecie, tak? Są różne rodzaje wsparcia, zobaczcie. Jest wsparcie materialne, tak? Dostarczenie komuś fizycznie materiału do tego, żeby z czegoś wyjść. To może być kasa, ale to może być też numer na firmę przeprowadzkową, tak? Jest wsparcie emocjonalne, czyli właśnie to towarzyszenie, tak, bycie z kimś, przytulanie. Jest wsparcie duchowe, tak, czyli że ktoś się modli, to mu pomaga. Są różne levele wsparcia. Wy możecie prosić, jest też wsparcie specjalistyczne, wy możecie prosić swoje otoczenie też o konkretne kawałki, tak? Mamo, wiesz co, zabierz go teraz do tego wesołego miasteczka, co zaparkowało u nas w mieście, żeby on miał jakiś fajny, ciekawy dzień, bo ja po prostu padam, chciałabym to z nim zrobić, nie mam siły. Nie? Możecie sobie delegować, dawać też innym znać, nie radzę sobie, jest mam ostatnio tak ciężki okres, że potrzebuję, żeby mi ktoś po prostu nagotował 3 zupy na przykład
pudełkach plastikowych, przynieś mi, ja sobie zamrożę, tak? I to mi teraz najbardziej pomoże. Dobra, słuchajcie, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Jeszcze raz Wam pokażę książkę. U mnie w bio możecie znaleźć link do tego, gdzie ją kupić. Jutro Wam pokażę grę przeprowadzka, czyli coś, co jest też tego samego wydawnictwa i też jest z replikami i służy właśnie trochę oswojeniu przeprowadzek. Tutaj w tej książce oprócz przeprowadzki, oprócz zniszczonej zabawki mamy jeszcze kłótnie między dziećmi, wyjazd mamy, zostawanie rodzeństwem, wakacje na wsi, okulary, czyli trochę o niepełnosprawnościach, trochę o tym, jak możemy się różnić fizycznie. I to jest taki dla nas, kiedy tworzyłyśmy tę opowieść, to był taki pomysł, żeby Waszym dzieciom móc opowiedzieć o czymś, co je czeka niedługo. I jest też pierwszy dzień w przedszkolu. Słuchajcie, bardzo miło było mi być dzisiaj z Wami. Jeśli Wam się pojawią jeszcze jakieś pytania, to pytajcie tutaj pod live'em, ja postaram się poodpowiadać. Oczywiście zapisujemy live'a, czyli on będzie u mnie na Facebooku i na kanale YouTube Karla Orban, psycholog RB. I będzie też zapisane Instagram TV u mnie na kanale, więc jak najbardziej, jeśli ktoś sobie musiał biec do dzieci po drodze, to słuchajcie, będzie mógł odsłuchać. Ja postaram się dodać też napisy za kilka dni, żebyście mogli sobie dosłuchać czy doczytać w wolnym momencie. Dzięki serdeczne, miłego wieczoru.